Jeśli uważacie państwo, że Platforma Obywatelska i Trzecia RP ciągną nas na zachód, no to przypomnimy dzisiaj o tym, jak syn oligarchy z Trójmiasta pobił operatora telewizji polskiej. Czysto, proszę państwa, wschodnioeuropejskie standardy, postsowieckie. Facet ma kasę, władzę, kontakty, więc jego syn może po prostu zaatakować, do krwi pobić człowieka, a potem jeszcze zostać zwolnionym nawet z żadnego aresztu zapobiegawczego, bo oligarchom w tej naszej zachodniej trzeciej RP wolno więcej. Posłuchajmy operatora telewizji polskiej, który właśnie tak mówił o tej napaści syna oligarchy. Z producentem telewizyjnym staliśmy pod samochodem, mieliśmy schowany już cały sprzęt. Syn zatrzymanego wyszedł. Powiedział, że mamy w dosyć mocnych słowach, że mamy odejść. Po czym wrócił, zaczął naszego producenta popychać. Poprosiłem, żeby nie pchał go i żeby odszedł, żebyśmy każdy by robił swoje i żeby nie było żadnego problemu. Po czym mnie pchnął, uderzył. Leżałem jeszcze na chodniku. To mnie jeszcze nogą tak kopnął w głowę, że uderzyłem w ten chodnik. Są z nami, proszę państwa, na łączach nasi goście Samuel Pereira, TVP Info, i Goran Andrianicz, Tygodnik Sieci. I Samuela zapytam, czy byś dodał coś jeszcze do tej relacji, bo minęło już kilka dni. Znasz kulisy, jak to wyglądało. Operator pod domem oligarchy w związku z zatrzymaniem tego oligarchy razem z ekipą telewizji polskiej. Nagle synalek wyskakuje, agresywny, przemoc. Jak to wyglądało z perspektywy pracowników telewizji polskiej? Straż nie przerywa. Samuelu, czy coś byś dodał do tego, co... Tak, proszę teraz bardzo. Już słyszę. Tutaj ciężko dodać o tyle, że teraz się rozbija o to, czy było to złamanie prawa prasowego poprzez tłumienie krytyki, czyli poprzez tłumienie pracy, przeszkadzanie w pracy i to w taki agresywny sposób pracy dziennikarza. Syn Krauzego będzie chciał się zapewne bronić, że właśnie to, co mówił operator, że on nie trzymał kamery, był już w samochodzie. Tyle, że jest oczywiste, że był tam nie dla celów towarzyskich, tylko zawodowych. Informacja była taka, że został jeden z najbardziej znanych też w historii III RP, nie tylko w ostatnich latach, ale przecież zapisał się już od lat 80. W naszej historii oligarchów i było to rejestrowane. Jest zachowanie wszelkich standardów. Dodać można tyle, że jest to drugi klient Romana Giertycha, który atakuje dziennikarzy TVP. Inny, który wciąż jest jego klientem, czyli Leszek Czarnecki, nie tak dawno, bo w marcu 2019 roku, zaatakował też operatora TVP. Z kolei za to, że padło pytanie, czy co chciałby powiedzieć klientom banku, którym sprzedawał toksyczne obligacje. I wówczas również Roman Giertych z kolei twierdził, że to było odwrotnie. Na szczęście było nagranie i nagranie pokazało, jak było naprawdę, bo Roman Giertych twierdził, że to Leszek Czarnecki został zaatakowany. Oczywiście za swoje kłamstwo nie przeprosił, więc to jest skutek, myślę, przyzwolenia też medialnego, politycznego na traktowanie dziennikarzy TVP w jakiś inny sposób, już nawet nie jako dziennikarze gorszej kategorii, ale już jako ludzi gorszej kategorii, no bo przecież nie tylko dziennikarz zasługuje na to, żeby nie być zaatakowany, bity, obrażany, ale po prostu człowiek. Więc w tym wypadku kolejny raz, kolejne takie zdarzenie i ten, no jednak brak reakcji, no był jeden tweet TVN24 z jakiegoś mniej popularnego konta tej stacji, w którym została przemoc potępiona, ale oprócz tego nie było żadnych materiałów, tekstów. Ale dodajmy, że ta przemoc została potępiona po prostu słowami: tępimy wszelkie wyrazy przemocy, tak? Nie chodziło o ten jeden przypadek, to było właśnie jakieś podrzędne konto stacji TVN, której no jakoś szczególnie nie przeszkadza. Ale zobaczmy, jak Ryszard Krause skomentował to, że jego syn zaatakował i pobił do krwi operatora telewizji polskiej. Proszę o materiał. Ja myślę, że on nie mógł go pobić, bo mój syn jest, że tak powiem, sztucznych rozmiarów.
powiedzmy, no nie będę go usprawiedliwiał, obronił troszkę honoru ojca i honoru rodziny, no tam go lekko przesunął, prawda, no ale to nie tak, żeby go pobił czy coś, no nie wiem, ja dowiem się szczegółów, no w każdym razie, no cała procedura od strony, że tak powiem, przyjechała policja, wszystko wykonała, no odcierpi to, co będzie musiał, jeżeli w ogóle do tego miejsca, znaczy jest to bardzo mocno rozdmuchane i myślę, że niepotrzebnie, no emocjami, no nobody is perfect, prawda, w emocji i afekcie można tam coś popełnić, ale na pewno go nie pobił, ani ciężko nie pobił, to jakbyście zobaczyli mojego syna, to lepiej, żeby w ogóle nie dotykał, prawda. Jest duży. Także za syna przepraszam wszystkich publicznie, oczywiście, bo nie powinien tak się zachowywać, ale trochę wyrozumiałości, proszę. Trochę wyrozumiałości dla gościa, który zaatakował, skopał, pobił operatora TVP i wręcz pobrzmiewają przecież w tych słowach takie pogróżki. Mógł zabić, mogło być gorzej, więc cieszcie się, że tylko tak poszturchał, mówi Ryszard Krause. Goran Andrijanić jest Chorwatem, jest publicystą tygodnika sieci portalów Polityce.pl, zna też dobrze sytuację polityczną krajów postkomunistycznych. Czy to jest taka powszechna zasada, że ci oligarchowie, którzy z pomocą komuny się dorobili pod koniec lat 80. po prostu czują się właścicielami tych państw i po prostu pozwalają sobie na więcej, czy to akurat w Polsce mamy takie szczególne patologie? No wydaje mi się, że ta arogancja, że ta picha, którą ukazują te lewicowo-liberalne elity, jest specyficzna dla wszystkich postkomunistycznych krajów. Ja myślę, że za pewnością ma no swoje korzenie, swoje podstawy w sposób zachowania starych elit komunistycznych, bo jak wiemy, to nie jest tajemnica żadna, że te elity w istocie były kompletnie oddalone od narodu, nie interesowały się jego problemami, nie dbały o jego interesy. I tak mi się wydaje, że dzisiaj taki polityczny albo mentalny spadkobiercy tych elit komunistycznych zachowują się w ten sam sposób, z tą samą arogancją, i to jest niestety fenomen, który istnieje nie tylko w Polsce, albo też w Chorwacji. Ja, no, na przykład to, co Ryszard Kraus tutaj powiedział na temat tego, co się stało, to jest dla mnie skandaliczne, to jest straszne, ten sposób, jak on relatywizuje tą przemoc, którą jego syn zrobił. No, i nawet nie chodzi mi tylko o tym, jak się on zachowuje w tej całej sytuacji, ale ten brak reakcji strony mediów na takie skandaliczne wypowiedzi, to jest to, co mnie bardzo boli w tej sytuacji. Generalnie w takiej sytuacji bardzo mnie boli ten brak solidarności dziennikarskich. No. No właśnie, ale jeszcze bym zapytał tutaj Samuela Pereiry, który też zresztą spotyka się z takimi aktami agresji i hejtu, ale wiesz, no 5 lat rządzi Prawo i Sprawiedliwość, które jest właśnie w tym przeciwnym nurcie do postkomunizmu, do oligarchizacji polskiej polityki, a jednak mamy tutaj no, tych oligarchów nietkniętych właściwie. Co zrobić, żeby Polskę oczyścić z ludzi, którzy dorobili się właśnie w czasach komunistycznych, budując kapitalizm, proszę państwa, w 87 roku kapitalizm, to co zrobić, żeby Polska wreszcie była wolna od ludzi, którzy zawłaszczają Polskę, nawet nie stroniąc od przemocy, od agresji, od pobicia? Z pewnością to jest pytanie do prokuratorów, którzy mogą mieć tego typu sprawy czy różnego rodzaju zawiadomienia dotyczące dużych przekrętów finansowych z przełomu systemów, tego, co nazywa się reglamentowaną rewolucją przez niektórych. I tutaj rzeczywiście dużo jest spraw gospodarczych. Kuczter pisał w jednej z książek dużo na ten temat. W tym wypadku to jest też ciekawy przykład, bo po pierwsze mówiliśmy w poprzedniej części programu o pochwale, jaką składa bardzo liberalna dziennikarka Anne Applebaum wobec Romana Giertycha. Mówi, że on się nawrócił z antysemityzmu, tyle że w jego otoczeniu, tą konstrukcję, w konstruowaniu tego łańcuszka spółek uczestniczyło dwóch byłych, zagorzałych członków LPR, którzy nie odcięli się od swoich ideologicznych korzeni. Przecież mowa o byłym prezesie Młodzieży Wszechpolskiej, o Sebastianie J., który znany jest ze zdjęcia z nazistowskim pozdrowieniem. On wciąż pracuje dla Romana Giertycha. Niedawno został zatrzymany i wypuszczony przez sąd właśnie za to,
że jego spółka, założona co prawda na jego żonę, kupiła za 7 milionów ziemię, sprzedała za 27, a zyski wyprowadzili pełnomocnicy Ryszarda Krausego właśnie do Cypru zarobione pieniądze. Więc ten system skonstruowany przy pomocy Romana Giertycha, teraz przez prokuraturę przez ostatnie 3 lata, bo 2017, 2018, 2019, 4 prawie lata był dekonstruowany i to była trudna operacja, bo złapać jakby te przepływy, ten sposób funkcjonowania, sprzedaż wierzytelności, które były tak naprawdę nieprawdziwe, czyli sprzedawanie tak naprawdę fikcyjnych papierów. Ryszard Krause jest mistrzem w tego typu sprawach. Pamiętam, jak on z kolei odrestaurował sztucznie jedną ze spółek, żeby później wyciągnąć bodaj 100 milionów złotych od Skarbu Państwa. To są naprawdę poważne pieniądze. I to, jak oligarchowie przy pomocy właśnie tego typu osób, można, należy to nazwać po imieniu, okradali współobywateli, doprowadziło do tego, że po pierwsze stan finansów był jaki był i wciąż jest przecież nie jakiś kolorowy i nie pozwalał na bogacenie się Polaków, przynajmniej proporcjonalnie do tego, co działo się w innych krajach europejskich. Więc to wszystko, co widzimy w telewizji, co wydaje się taką medialną sprawą, tak naprawdę, jak tutaj redaktor słusznie wspomniał, jak się spojrzy na kilku oligarchów polskich i ich z kolei na przykład związki z Rosją, no to widzimy, że tak naprawdę polscy obywatele byli okradani, że to wszystko wydarzyło się i dzieje się wciąż w XXI wieku, w 2020 roku, ze szkodą dla zwykłych obywateli. No właśnie, tylko tutaj pojawia się takie pytanie, jak kiedyś od autorki zresztą znakomitych sowietologicznych, historycznych książek od Anny Zachęty usłyszałem takie słowa i o komentach poproszę właśnie redaktora Andrzeja Nicia, że z postkomunizmu tak naprawdę nie da się wyjść. Proszę państwa, jest 30 lat po upadku komunizmu. Dzieci tych oligarchów są nowymi oligarchami. Syn Jana Kulczyka, Sebastian Kulczyk, najbogatszego Polaka syn, mówił, że dorobił się, zaczął od rozdawania ulotek. Teraz syn Ryszarda Krausego potrafi pobić dziennikarza. Ojciec mówi, no mogło być gorzej. W dodatku tworzą się takie nowe liberalne elity, które drenują to społeczeństwo, są wykorzenione z wartości narodowych, tradycyjnych. Goran, czy w ogóle, jak widzimy po przykładzie innych państw postkomunistycznych, naród jest w stanie zrzucić no, tą warstwę postkomunizmu i rozwijać się normalnie w szacunku do własnych wartości, własnego społeczeństwa? No ja państwu powiem, jak jest w Chorwacji. W Chorwacji w tym momencie sytuacja nie wygląda bardzo dobrze. Właśnie w tej sprawie walki za układem postkomunistycznym, w kulturze, w gospodarce i oczywiście w polityce. Ale ja muszę powiedzieć, że Chorwaci nie straciły nadzieję, że zwalczą ten system. I muszę powiedzieć, że oglądają z wielką nadzieją na to, co się dzieje właśnie w Polsce. Bo to, co się dzieje w Polsce, jest sprawa walki z tym układem postkomunistycznym. No? I to, co się dzieje teraz w tej całej sprawie z Giertycha i Krausego. Także to są rzeczy ważne. Ja myślę, że w tym samym kontekście jest jeszcze ważne, jeszcze raz jest ważne, ważna ta rola mediów i rola dziennikarzy. Ja naprawdę myślę, że w tym momencie my mamy czynienia z kompletną satanizacją TVP i kompletną satanizacją dziennikarzy, którzy pracują na TVP. To jest zjawisko niebezpieczne. Ja naprawdę nie wiem, czy ty, którzy tak w taki sposób atakują ludzi, kolegę, który pracuje na TVP, będą zadowoleni, że stanie, nie daj Boże, coś gorszego niż to się stało teraz. Bo i dlatego, teraz proszę reakcji, państwa, ja mam, jest taki lęk, że będzie gorzej i gorzej, tak? Nasi widzowie, nasi czytelnicy muszą mieć tę świadomość, że dziennikarze, no w tym momencie zwłaszcza TVP, potrzebują wsparcia, bo ten system postkomunistyczny, jak widać, trzyma się bardzo mocno, o czym mówili nam dzisiaj nasi goście, Samuel Pereira, TVP Info. Dziękuję Samuelu bardzo za te wypowiedzi. Goran Andrzejanić, Tygodnik Sieci i portal w polityce.pl.
Panom serdecznie dziękuję. Dziękuję też państwu, bo no, jak widać, dopiero zaczynamy tę postkomunistyczną zarazę zrzucać z naszego kraju, bo to jest bardzo silna zaraza. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę program z kolei o zarazie tęczowej.